Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki ze strony wideomarketing.pl i chciałbym dzisiaj zaprezentować mikrofony, które używam przy swoich produkcjach filmowych. No, nie chodzi mi tutaj o to, aby specjalnie się czymś pochwalić, czy pochwalić się gadżetami, lecz po prostu uzmysłowić wszystkim znaczenie ścieżki dźwiękowej. Zapewne jak większość z Was uważam, że jakość dźwięku jest tutaj krytyczna dla powodzenia filmiku. Jesteśmy raczej w stanie znieść obraz gorszej jakości, ale z dobrym dźwiękiem niż słaby dźwięk, no, tylko z przyzwoitym obrazem. Mój pierwszy mikrofon, no, wyjąłem go tutaj z tego uchwytu, żeby zaprezentować. Kupiłem tylko dlatego, że był on zalecany jako fabryczny dla mojej kamery GVC GZ HM400 Everio. No i tutaj jest opakowanie tej kamery. Kamera niestety jest w tym miejscu i służy niestety w danym momencie do nagrywania. Natomiast symbol tego mikrofonu to jest GVC MZV8. Używam tego mikrofonu do nagrywania bezpośrednio z kamery, natomiast wadą jest konieczność tutaj posiadania kabla do połączenia z kamerą. No, kiedy go kupowałem, nie miałem dokładnie żadnego doświadczenia. Ten zakup kosztował mnie ponad 6 stówek w sierpniu 2010 roku, także płacimy tutaj raczej za markę, ale tak według mnie spełnia on swoją rolę. No i zobaczcie sami, wyłączam teraz tenże mikrofon i w tej chwili już dźwięk jest tylko nagrywany z mikrofonu bezpośrednio z kamery, która gdzieś tam jest około metra, półtora metra ode mnie. No, jeszcze raz włączam. No, jeżeli widzicie jakąś lepszą jakość dźwięku, to proszę ocenić tutaj samemu. No i jeszcze raz wyłączam. No, także do tegoż właśnie mikrofonu. Kupiłem właśnie ramię, filmy, Rode oraz tutaj taki koszyk. No, jeszcze raz włączam mikrofon. Już było trochę lepiej. Jeżeli ktoś chce zobaczyć filma Rode, ramię tutaj, warto przynajmniej do podcastera później dokupić taki koszyk, który pokażę. Aby było jasne, firma australijska robi wszystko ładnie w naszej kochanej Chińskiej Republice Ludowej. Wkładam jeszcze raz tutaj mikrofonik do koszyczka i mogę sobie prowadzić już narrację bezpośrednio przy moich ustach.